Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Total War Rome 2. A jesteśmy po przejęciu większej części północy Afryki. Jakieś tam małe rewolty i wybuchy niewolnicze są. Będziemy na pewno musieli nadzorować te prowincje. O, a propos, garnimy sobie od razu tutaj. To będzie industry. To będzie industry. Tak. Czyli robimy sobie query. Jeszcze jedno query. O. I zróbmy sobie African Immigrants. Bo pamiętam, że któreś z tych dobudówek daje. Któreś z tych dobudówek. From industry. Jest. Pierwsze, dwa, trzy, cztery. Piąte od dołu. 9% wealth from industry. Zajebiste. Zajebiste. Dobrze. Teraz tak. Zostawmy tutaj jakąś jedną jednostkę. Pompeo. Pompeo, zapraszam cię tutaj. Czy my możemy to przejąć, jak oni stąd wyszli? Kurna, możemy. Czy to są jakieś znaczące generałowie? Nie. Dlaczego nie mogę zapisać? Nieważne. Dobra, auto assault. Dobra, trudno. Spację wyłącz, Andrzej, spację wyłącz. Dobrze. Naval Traditions. Czyli co, no oni zostali tutaj jako jedna, jedyna jednostka. Ty się może, Andrzej, wycofaj trochę. Ty sobie tutaj zostań. Kurde, mogliśmy to splądrować. Dobra, teraz tak. Ty sobie wróć się. Jakie ty masz traity, by the way? Bojowe. Bojowe traity. Fuck. To nie, tak wracam. Czy ktoś ma traity do obrony? Znaczy do obrony. Do siedzenia i nic nie robienia. Masz bardzo dobre traity. Gdzie ty jesteś? Ty. W ostatnim mieście. O mordę, człowieku, lepiej wyjdź. Gule, to ty wyjdź stąd. Zrób tak. Ty, Andrzeju, jak to wygląda? Andrzej też ma bojowe traity. Dobra, to weź od niego, co tam możesz. Te słonie zabierz. To zostaw, psy weź. O, i te, equites. Albo zostaw z equites. Daj tych. Teraz już nie możesz. Equites możesz, a tych nie. Nie, nie możesz. Okej. Okay. Dobra, i ty sobie stąd pójdziesz gdzieś daleko. Jak wyglądasz ty? Kurde, ten od razu ma to. Yeah. Ale ma słaby ten. Pierwszy skill ma słaby. No trudno. On tu nie powinien od razu podejść, więc dawaj idź do Yola. Ty to się wracasz jednak. Ty też idziesz w tą stronę. Będziesz walczył. A gdzie jest drugi weteran? Co ja zrobiłem z weteranem drugim? Ślepy? Tu jest jeden. Dlaczego tu jest weteran? Ja pierniczę, no. Porażka. Weź go stąd.
Czy by na przykład tutaj przydał? W ogóle to wojsko teraz to jest beznadziejne moje. Beznadziejne jest w tym momencie. W opłakanym stanie po walce. Jedna dwudziestka, która... No masakra jakaś. Tutaj jest jeszcze coś, ale to oni są przydojechani. Wszyscy są dojechani. Walka w Afryce była tragiczna. Naprawdę tragiczna. Z tymi jednostkami. Tu w ogóle jest jakoś bardzo źle. Minus 22. Dlaczego aż tyle? 36 aż building unrest. A, o kurde, 16 banditory. No nie, tu jednak musi być jednostka. Najlepiej z jakimś ogarniętym właśnie. Właśnie ogarniętym. Musi być z jakimś ogarniętym kolesiem, tak jak tutaj. O tym. No. I jeszcze możemy coś dodać, żeby jeszcze lepiej sobie radził z ludziami. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak. To w ogóle ty, to już możesz się nimi zająć. Dlaczego oni sobie tak stoją tutaj? Rozwal to. Niech oni tutaj nie stoją. Chociaż... Poczekaj. No dobra, rozwal już. Teraz będziesz patrzył. Tak jest 37. Ta, bez sensu. Zabij to wszystko. Weź tu, ogarnij się. O tak. 23. Nic się nie da. Teraz może kogoś prześlemy tutaj. Dobra, obrona jakaś. Coś takiego. Może być upkeep mniejszy. Też może być. O, proszę bardzo. Tak. I co? I czy do Afryki mogę wysłać jakąś miłą panią? Dobra, ty, Lucretto, pójdziesz sobie do Egiptu. Znaczy pójdziesz, raczej popłyniesz bardziej. Czy my możemy w Egipcie, w Afryce, jakim Egipcie? Czy my w Afryce możemy jakieś zorganizować igrzyska? Coś tam możemy zrobić. Jeszcze jedne. One są cholernie drogie. 30 koła to kosztuje. I tutaj mamy minus 2 loyalty for other parties for 5 turns. No, też słabe to jest. Nie możemy tego tak... Dajmy jeszcze jedno i na razie tyle. Dobrze. Tak cholernie kasowo poszło w dół. Tu poszło aż w górę. Tak na ładnie poszło. No. Tu w Afryce zaraz będzie bunt. Nic nie zrobimy. Dobra, Andrzej, ty to leć na nich. W cennej turze może coś im da szczadu. No i tak, jedna osoba będzie musiała być tutaj, na tę prowincję. Jedna osoba będzie musiała być tutaj. Jedna tutaj. Dimitri Jol Kirchhan. Bo co, dwie tutaj? Nie. No jedna tu będzie. Jedna będzie tutaj. Chyba tutaj też będzie musiała być jedna. Czyli raz ty idziesz tutaj, stąd idzie raz, tutaj zostaje. Czyli stąd idzie raz, czyli trzy idą jeszcze, jednostki mogą iść, że tak powiem. Idzie raz, dwa, trzy. Okej, okay, dobra. I wy w trójkę możecie polecieć tutaj, ale chyba bardziej... Chociaż to bym rozjechał. Ale to rozjedziemy tą. Tutaj chłopaki dadzą sobie radę pewnie. Tak. A... Bardziej mi pojechało tutaj. Czyli zacząłbym kierować się w stronę Grecji, żeby ją zająć. Myślę, że te jednostki już może będą troszkę słabsze niż te posrane, co tam były. Jaka to w ogóle jest sytuacja dyplomatyczna? W chwilę pogadamy, głupoty. Ateny, jakie Ateny? Sparta, słabiutka, Ateny, tragiczne. Tu jesteśmy my i jest tu Makedonia. Makedonii też jest słabizna,
A co to jest to w ogóle? Unknown. Okej. No i tak, mamy Dalmatię, którą bym zostawił, bo dobrze nam pomagają od dłuższego czasu. Tych trzeba rozwalić i byśmy sobie stąd. Tylko pytanie, czy tutaj w stronę Azji iść? W sumie jakbyśmy doszli już tutaj, byśmy mogli dalej ich zajmować. No tak, ale z drugiej strony, czy musimy już iść od razu tak daleko? Nie, myślę, że zajmijmy tutaj tą Grecję, tutaj. Tu już nie idę. Tutaj na razie. Chociaż tu są te dwa... no bo tak, tutaj Egipt ma Sfinks i tak dalej. Wierzę. Kurde, że ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. Babylon? Nie wiem. Kurde, głupi. Głupim ja. Znaczy, nie głupi. No nie pamiętam po prostu. Kurde, ta wieża przepiękna. Wieża. Sam jesteś wieża. To jest... to nie jest wieża. Po pierwsze, teraz sobie przypomnę, co to jest. Jak się nazywa. Okej. Dobra. Tak, nie, na pewno tak zrobimy. Czyli najpierw weźmiemy Grecję. Tym bardziej, że tu widzę, że jeszcze jest Egipt. Latarnia morska. To jest latarnia morska. I jeszcze chwilę potrwa, zanim sobie przypomnę, jak ona się nazywa. I teraz tak. Grecję sobie walniemy. Powinniśmy dać radę ładnie, bo tutaj mamy te dwa regiony są nasze. Ciekawe, czy tylko Kretę. To jest Kreta czy Cypr? Kreta chyba. Kurde, jak człowiek w ogóle nie zna topografii, geografii. To jest Kreta. I tutaj na Krecie na pewno też ją weźmiemy, bo jest jakiś ten Wonder. Bardzo ważna budowla. Czyli tak, spróbujemy sobie tutaj zająć to. No i Pelle. I co, i coś dalej? No powinniśmy zająć jeszcze Pulpodewę, Anteję, Odessę i Naissos. I w sumie możemy dalej później iść do Singidun i Pelendawa. Jak to wygląda z lotu ptaka jeszcze? Wtedy walniemy to. Tam dalej Rosja to już jest niedostępna nawet dla gry. Okej, może czarne. Tak, byśmy tutaj ich zajęli. Tutaj. I tyle. I moglibyśmy już iść na północ. Znaczy na północ. Do buta w górę, że tak powiem. Od buta w górę. Bo tutaj Hiszpania, kurde, jest cała w naszego sojusznika i co, będziemy się go pozbywać i walczyć na tyle frontów? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Dobra, jeszcze muszę o tym pomyśleć. Oczywiście wszystko zweryfikuje gra, wiadomka, nie? Ale trzeba o tym dobrze pomyśleć, żeby nie było wpadek jakichś głupich. Dobrze, was raczej zaatakuje ten kolo. Też nie wiem, czy dojdzie do was. Może być dobrze. Ale powinien z was zaatakować. Co ty masz? Ty masz dwa. Dwie masz może balisty. Więc poprosimy balistykę. Poprosimy to. Upkeep mniejszy. Co tu możesz? Ale już ADHD skacze. ADHD już skacze. Najwyższe levely ADHD już idą. Amunicja. To się przyda. Czy ja już tutaj coś kliknąłem? Mam nadzieję, że nie. Czy tutaj jest coś dla statków? Nie ma. Dobrze. Znaczy niedobrze w sumie. Tutaj kto dostał lewca? Ty dostałeś. Ty dostałeś lewca, a ty będziesz na pewno szedł dalej walczyć, więc to jest bardzo dobre, że dostałeś lewca. Chociaż ty byś był dobrym... Ty byś dobrze gdzieś, kurde, prowadził jakieś gospodarstwa. Na razie nie możemy sobie pozwolić na takie głupoty. Później będziemy ich replace'ować, jakby co. Jeden czy pożywienia więcej, czy mniej, czy dwa pożywienia, nawet trzy niech będzie więcej. To co to daje? Nic. Procenty, to jest to. Dobra,
Koniec biadolenia. Kończymy turę. Zobaczymy, co zrobi Kartagina. I tyle. A czy będziemy atakować Spartę i Atenę? Nie wiem. To wszystko pokaże czas. Kurde, czy jak my wyjęliśmy... Czy jak my go wyjęliśmy, to aż tyle spadło? Nie powinno. Ale widocznie spadło. Dobra, lecimy. Kurczę. Talu Krieta żyje już prawie 100 lat. Co turę wysyłamy gdzieś. A te dzieciaki, kurczę. Wszystkie poumierały, nie? Masakra. To jest słabe. Nie, 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 nie. Ja mam inne plany co do was. Troszkę inne. Może źle to zabrzmi, ale inne. Do was też mam troszkę inne plany, szczerze. A ciekawe, czy jakbyśmy najechali wszystkich oprócz Masali, to Masalia byłaby zła. To jest ciekawe dla mnie. Bo Masalię chciałbym zostawić jako sojuszników. Dalmację chyba na razie też. Chyba. Dobrze powiedziane. No niestety musimy to troszkę rozegrać. Nie spodziewałem się tego, że wejdą ci. Szczerze, kompletnie się nie spodziewałem. Musimy to rozegrać tylko i wyłącznie pod tym względem, że musimy uciec z naszymi jednostkami, bo ja nie mam zamiaru walczyć. Kurde, nie sprawdziłem, czy są te moje ulubione jednostki, czy nie, ale... Nawet jeżeli nie są moimi ulubionymi jednostkami. Kurde, że ich nie można jakoś inaczej rozróżnić. Zobaczcie, ci są tacy sami. A znając życie, to są dwie różne jednostki. To jest problem z tym modem. Powinno być jakieś chociaż lekkie rozluźnienie. Znaczy, rozluźnienie. Rozróżnienie. Na przykład ta straż numadyjska powinna, nie wiem, mieć złote, jakieś złote wstawki, tak? Jako, że jest strażą... bodyguard, tak? Czyli, że strażą przyboczną generała. A nie, że on sobie może ich zrobić kurna 10 tysięcy. No i teraz zobaczmy, czy są ci. No nie są ci właśnie, proszę bardzo. Bo tutaj... Dobrze patrzę? Nie, to w ogóle nie są ci. To są w ogóle inni. To są w ogóle inne jednostki. Tak. Są bardzo lekkie jednostki. Dobra, od razu na fulla. No wspaniale, dlaczego ja się nie mogę wycofać? Co to ma być w ogóle, że ja się nie mogę wycofać? Tyle. Bez... Nie wiem, o co chodzi. Nie mam zielonego pojęcia. Za blisko odszedłem? Nie wiem. Tak się kończy zabawa. Straciliśmy kolejnego generała. Zajebiście. No nic, czasami tak się zdarza, nie? Nie, to... Znaczy, to było... Czy to było do wygrania? Nie sądzę, bo... Po połowie tych wszystkich jednostek z... statków było... Ogólnie statek ma 80, a tak to będzie miał 40.
to 40 razy 8, nawet jeżeli byłoby 40 razy 8, to nie ma takiej opcji. Ile tam? 600, no załóżmy plus z tymi będzie 1000, może trochę więcej. A tych jest prawie 4000. Nie, nie, aż tak nie damy rady ładnie. Bardziej, że fule. To są fule. No i nie denerwujcie mnie, że on mi rozpieprzy tą flotę jedną. No i uciekła. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Bardzo miło mi. Dobra, dawaj, uciekaj szybciej. Nawet cieszyłbym się, jakby to Massalia przejęła. Czy ja dobrze wymawiam, że to jest Massalia? Okej. 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 Och, super. O, proszę bardzo. Bardzo mi miło. No, bardzo dobrze. Czy to jest Barbara? Dobrze, Barbaro. Barbaro, jako że ciebie już nie potrzebuję w Afryce, poproszę ciebie, żebyś pojechała tutaj. Nie wiem, ile ci to zajmie, ale wiesz co, może inaczej. Przejedź przez Egipt. Ci dalej walczą dzielnie. No to tyle, nie? Z walki. Było mi bardzo miło was gościć. Natomiast, no, znoszono. No, dziękuję za... O kurde, w tamtym miejscu. Jednak flota się tu przyda. Co my możemy z nimi zrobić? Zautować, kurde. Dobra, ty już znowu leć tam. Ciebie zapraszam w takim razie tutaj. Aufrantia 14. Dobrze, powinno być w porządku. I tak będziesz biegał, kurna, w jedną i w drugą. Dobra, teraz zróbmy to dobrze. Ty idziesz tutaj. Ty zostajesz. Gówno, nie zostajesz. Podejdź może chociaż tutaj. Ty idziesz na górę. Dobra, na razie to może zostań. Sieć tutaj ogarnij chociaż trochę ich. To trzeba spieprzyć. Znaczy to, tak mówię, to. Kartagina. 59, super. Się normalnie popisała. Dobrze, chłopaki, lećcie się poogarniać. Leć tu, ty lecisz tam dalej. Czy ja mam taką słabą... Nie, tu jest ok, dobrze. To w takim razie, Primus Inter Pares, lecisz tutaj. Zobacz, co tu się dzieje. Trochę to trwa. Może w takim razie zahacz jeszcze tutaj o Karalis. Ty. Ty. To leci tutaj kogoś szkolić. Na przykład naszego nowego lidera. Jego jednostki jako wy. Jeszcze nie mamy jednostek w sumie u niego. Właśnie a propos, co ty możesz przeszkolić tutaj? Kurde, ty to tutaj możesz przeszkolić niezłe rzeczy, Andrzeju. No pierdziel, te podstawowe jednostki z Afryki. One mi się kompletnie nie podobają, chociaż jazda może zostać. To może jazdę, nie jazdę weźmy teraz, bo ona nieźle, nieźle idzie. Dwie takie, na razie tyle zrób.
Dobrze, może być. Dobra, Andrzeju, to od razu leć tutaj. Co ty robisz? Mam pytanie, co ty robisz? Co za jakiś wiśniuk. To dobry generał. Tu trzeba przyjść, bo zaraz będzie bunt. A nie, nie, nie mam ochoty. Tło. Co w ogóle się stało, że wszyscy mają minus? Wszyscy, jak jeden Bóg. Nie wiem. I się nawet nie domyślam. No bo coś się stało? A, co się stało? Nie, no nie, tutaj nie ma. A dlaczego to jest tak źle? No to rozumiem. Okay. Nic nie rozumiem. Dobra, nieważne. Tu też jest źle już? Ja pierniczę. Nie, no powinienem móc więcej zrekrutować generałów. Bez nadzieja, że mogę tylko 8. Na tak dużą... Na tak duże imperium? Ile ja potrzebuję jeszcze prowincji? Na łoko? Na łoko to z 5. I co? Za 5 tych? 5? Raz, 2, 3. Wszystko to muszę przejąć. Dobra, a jakbyśmy właśnie tak jak mówiłem. Powiedzieli, panowie, co wy tu robicie? Ja was tutaj outnę. Tak. Czy z kim Massalia jest w ogóle w sojuszu? Z nami. Dobrze. Czy Piktoni ich lubią? Dziwne. Dziwne. Bardzo dziwne. A... Wy jesteście... No jesteście w walce. Dlaczego wy nie... Dlaczego wy, Gaetuli, nie atakujecie tych, tylko mnie? No to nie jest ta jednostka. Ten ma dobre jednostki. To są dobre jednostki. I ci też zresztą są zajebiście. Dobra, koniec z Kartaginą, zaraz będzie. Czy ja w Afryce mogę wysłać jakiegoś polityka, żeby to ogarnął? Patałajstwo, bo normalnie już nie mogę wytrzymieć. Rokrietto, czy ty możesz... w ogóle Rokrietto, dlaczego ty nie masz jakichś dodatków? Ty jesteś żoną bodajże któregoś z tych facetów, pamiętam. Dobra, nieważne. Nie patrz na to. Lucrietto, ja bym chciał, żebyś pojechał do Afryki. Kurde, nie da się. Za wcześnie. Dobra, Lucrietto, w takim razie... leć może do... Masali może poleć, tak. Dobrze, zostawmy. Jedna wystarczy. Ten ma 20 gravitas. A ile potrzeba? Nie, to nie gravitas w takim razie. 5 ma. Uwa. Uwa. Ej, ty. Nope. A co nam daje emisariusz? Nie głupie. Dobrze. To gdzie by jeszcze tutaj do Numidii na przykład? Tam na zielono jest? Dobra, będzie dobrze. Ja pierdolę. To w dwie tury. No ja nie wiem. Czy to się uda? Dobra, kończ pan, chcę doszczędzić. Tak. Dwie tury do kolejnej technologii. Kurczę.
zaraz zobaczymy, czy coś się wydarzy, ale to dopiero w kolejnej turze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć. Nie, nie potrzebuję waszych symbolnic. Do zobaczenia, siema. Oh shit. Dobra, widzimy się w kolejnej wtórze w nowym świecie. Siema.